Cześć, dzisiaj odcinek o bardzo, bardzo ważnej kwestii, czyli jak, o tym, jak znaleźć mieszkanie bądź pokój w Anglii. Oczywiście bardziej skupimy się tutaj na pokoju, bo wynajęcie mieszkania z marszu od razu po przyjeździe jest bardzo kosztowne i bardzo trudne, ponieważ zwykle właściciel takiego mieszkania oczekuje od Was dowodu na to, że pracujecie, że macie stały dochód i depozytu, który zwykle jest w wysokości pierwszego miesiąca wynajmu mieszkania, czyli na przykład jak mieszkanie będzie kosztować 700 funtów, no to Wy musicie zapłacić 1400 od ręki. Do tego jeszcze są często umowy na pół roku, dlatego na razie sobie to odpuśćmy. Jeśli chodzi o pokój dzielony z kimś, oczywiście nie jest to zbyt komfortowa sprawa, ale o wiele, wiele łatwiejsza. Kiedy zdecydowaliście, do jakiego miasta w Anglii się udajecie, wtedy musicie zorientować się najlepiej po okolicy, jak to wszystko wygląda, gdzie są sklepy, gdzie można szukać pracy itp. itd. No to chyba jest oczywiste dla każdego. No i pierwsza rzecz, którą robicie po wyjściu z samolotu czy autobusu, no to musicie gdzieś jechać na noc, czyli do hostelu, bo nie macie za bardzo innego wyjścia, jeśli nikt Wam wcześniej nie załatwił mieszkania. Czyli orientujecie się w okolicy, gdzie są najbliższe hostele, gdzie są najtańsze z hostele. Wpisujecie na kartkę ich nazwy, spisujecie ich numery telefonu i kiedy tylko kupicie sobie kartę z angielskim numerem, wysiadacie w danym mieście, dzwonicie i pytacie się, czy są wolne pokoje. No i wtedy oczywiście idziecie tam, zostawiacie Wasze walizki i idziecie w miasto. I dzwonicie również na numery, które już wcześniej sobie przygotowaliście, czyli numery do pokojów, do wynajęcia. Będzie Wam dużo, dużo łatwiej, gdy będziecie już mieli listę. Możecie nawet zadzwonić już z Polski i dowiedzieć się na przykład, czy pokój jest jeszcze wolny, czy nie, żeby jakoś sobie go tam zarezerwować do oglądania. Chociaż, szczerze powiem, nie wiem, jak ludzie na to mogą zareagować, Anglicy czy inni właściciele mieszkań, kiedy ktoś dzwoni z polskiego numeru i mówi, że będzie chciał wynająć mieszkanie, no to jest zawsze ryzyko, czy on w ogóle tam dotrze, czy nie dotrze, wiecie, o co chodzi. Dlatego jeśli ktoś z Anglii pierwszy się zgłosi po to mieszkanie, to on na pewno pierwszy dostanie. Ale oczywiście możecie spróbować, jak tam uważacie. Na pewno musicie przygotować już numery telefonów przed wyjazdem, żeby nie iść tak w ciemno i nagle otworzyć buzię i nie wiadomo gdzie iść, co robić. Podam Wam teraz trzy strony, których ja używałem szukając mieszkania. Jest to FridayAD, Gumtree i Spare Room. Gumtree wszyscy znają, FridayAD jest to gazetka, która wychodzi co tydzień, każdego piątku, tak jak sama nazwa wskazuje, z aktualnymi ogłoszeniami do różnych, przeróżnych rzeczy, ale między innymi też do pokoju, do wynajęcia. Hasło, które w ogóle Was będzie interesować, to jest Share Room. Na razie. Później będzie pewnie Studio Flat albo One Bedroom Flat. Właśnie taka ciekawostka. W Anglii One Bedroom Flat nie jest tak jak w Polsce. Na przykład w Polsce jak mamy mieszkanie jednopokojowe, to jest rzeczywiście jeden pokój, który jest jednocześnie salonem, sypialnią i tam wszystkim. Ale w Anglii jak mamy one bedroom flat, to oznacza, że jest jedna sypialnia, czyli jeden pokój plus salon. Może być razem z kuchnią albo oddzielnie, to już zależy od danego lokalu. No ale nie o tym. Interesuje nas pokój. Spare room to jest taka po prostu bardzo popularna strona. Ja jej najrzadziej używałem. Najczęściej i najbardziej przyjazne dla mnie są Gumtree i FridayAD. Kiedy już odłożycie trochę pieniędzy i będziecie chcieli pójść na swoje, nie dzielić mieszkania z kimś innym, wtedy w zasadzie, jeśli już trochę pomędziecie, to wystarczająco będziecie mieli znajomych i obeznania, żeby samemu znaleźć mieszkanie. No ale tylko Wam teraz wspomnę, że żeby wynająć takie mieszkanie przez agencję na przykład, to musicie mieć referencje od poprzedniego właściciela. Musicie wpłacić depozyt, musicie też zwykle podpisać umowę. Dlatego praktycznie to jest niemożliwe, żeby z marszu wynająć mieszkanie, jeśli nigdy wcześniej nie byliście w Anglii. No więc jak będziecie wynajmować pokój, zawsze będziecie w dobrych kontaktach z lokatorami, żeby Wam pisali dobre recenzje. No to na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem.
Jeśli macie jakieś konkretne pytania, jeśli jesteście trochę już w Anglii i macie problem z wynajmem mieszkania, piszcie w moim kanale. Piszcie do mnie prywatne wiadomości na Facebooku, bo te tylko czasem czytam. Staram się jak najczęściej, ale po prostu mam mało czasu. Więc do zobaczenia następnym razem. Na razie.